Ciężko, ciężko na służbie z pustym rzutem. O Wiedźmin, kolejne morderstwo straszliwej bestii! Milton de Peyrac, Peyrac! Wróciliście? To ja. Pomożecie odnaleźć te arcymistrzowskie schematy? Te do zbroi wiedźmińskich, wiecie? Ciekawe. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Toussaint? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa Tien Sail. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. Dlatego liczył sobie słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tien Sail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. To, czego się dowiedziałem, ostatecznie zniechęciło mnie do szukania samemu. Zawrzyjmy umowę. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. Jak to się stało, że elfi mistrz wziął człowieka na czeladnika? Gdy byłem jeszcze smarkaczem, to pomagałem przy płatnerstwie mojemu ojcu. Mistrz Tien Sail zobaczył kiedyś moją robotę. Był pod wrażeniem, więc zaproponował, że weźmie mnie na czeladnika. Dopiero teraz rozumiem, jaki spotkał mnie zaszczyt. Wiele lat później mistrz zginął z ręki racistów. Chociaż nauczył mnie wszystkiego, to nie zdążyłem pod jego okiem przejść egzaminu i samemu zostać arcymistrzem. Dzisiaj wiem, że w tym fachu nie mam sobie równych. Jednak dopóki nie wykonam arcymistrzowskiej wiedźmińskiej zbroi, nie będę miał pewności, czy doścignąłem nauczyciela. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz mantikory. Od którego mam zacząć? Opowiedz mi o wiedźminie ze szkoły Wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Termes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale po uczonych i po wiedźminie ślad zaginął. Czy możesz mi powiedzieć o wiedźminie ze szkoły Gryfa? No, to było ze 200 lat temu. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Wiadomo, gdzie się udał? Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie. Warto poszukać w Usar, mimo że teraz to już tylko ruiny. Porozmawiajmy o wiedźminie ze szkoły Kota. Jakiś rok temu Bartolomé de Lonai, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził,
autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze szkoły Kota chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunku, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat? Jesteś pewien? No, ponad wszelką wątpliwość. No, szkoda, że Delonaj nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony. Bał się, że wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. Wkrótce potem po Delonaju zaginął wszelki ślad. Poszukałbym wskazówek w jego dawnym domu, ale posiadłość popadła w ruinę i teraz jest tam zbyt niebezpiecznie. Opowiedz mi więcej o wiedźminie ze Szkoły Niedźwiedzia. O wiedźminie? To było krótko po tym, jak mistrz Tien Sail przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego wiedźmina z medalionem o kształcie łba niedźwiedzia, który targował się jak przekupka. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. A tamten też bogaty nie był. W każdym razie wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu zlecenia. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Mistrz wysłał mnie do Tufo, żebym zasięgnął języka i okazało się, że wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Tyle wiem. Szkoła Manticore. Niewiele wiem na jej temat. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz. Mistrz twierdził, że Manticora ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd niejaki Merten. Zrobił na moim mistrzu złe wrażenie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia. I ponoć strasznie się awanturował. Tien Sail zamknął mu drzwi przed nosem i powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje, bo z pijakami gadać nie będzie. Wiedźmin jednak nigdy nie wrócił. Podobno wdał się w jakąś pijacką burdę z gwardią książęcą i został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może tam warto zacząć poszukiwania. Bywaj. Powodzenia na szlaku! Prawy obywatel naszego miasta! Rycerza Miltona! Zobowiązany ponoć ta bestia pomocy. W pancerzu zażarła! Teraz wszyscy medycy się boją, żeby ich do leczenia z gagi nie ruchu Flagelandów za smak! Licza, może zostaniesz z nami na dłużej! Rzeźnik z nie robić biegowiska! Wezwany na ratunek tu są. Bury bardzo ostry miał pazurę. W tym miejscu uczeni rozbili obozowisko.
Rozejrzę się po okolicy. Byli uczonymi powinni wiedzieć, że bariery na wejściu do podziemi nie stawia się bez powodu. Dobrze, że nie próbowali tam wchodzić bez Wiedźmina. Medalion drży to miejsce mocy. Magiczna bariera. Zaraza. Mam złe przeczucia. Thank you.
trochę światła. Są i ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. Zawalił sklepienie, żeby pogrzebać przeciwników, ale sam przy tym zginął. Wygląda na to, że torba należała do Wiedźmina. Tutaj nic nie czuć. Jakieś ostatnie słowa? Thank you.
ale się strzelę. Niby siwy, niby chudy, ale na turnieju nikt mu rady nie dał. Cholipcia, coś mnie rwie w kulasie.